Gdybym tam wtedy, od razu rozpoznałbym owego rycerza o natchnionym wzroku. Witam was, Senerobus, to jest kolejny odcinek z Wiedźmińskich Opowieści Wojny Krwi. A widzimy się ponownie. Po drodze jakaś tutaj sytuacja naskoczyła, wyskoczyła, i jeszcze kim niefabularna, jesteś? Główna. Jakie masz zamiary, panie? Ale jednak. Zwoł mnie Eik z Denesle, a z mych zamiarów tajemnicy czynić niezwykłem. Czekajcie, Eik z Denesle, ja go kojarzę. Wpiszę, a jak wyskoczy... Aha, wiem, który to jest ten, co chciał Willem Trettenmerfa zabić wtedy w tej przygodzie Geralta. Mówi dobra księga. Świat jest niczym ogród, który bogowie dali człowiekowi we władanie, a myśmy ten ogród zaniedbali. Zaroiło się w nim od plugastwa, utopców, guli i inszych koboldów. Ale jedno mi nie pasuje troszkę. Ja Eika sobie wyobrażałem tak samo jak w serialu był, czyli już jako trochę starszą osobę. I chyba nie wiem, czy to nie było tak opisane w książce nawet. A tutaj okazuje się, że wygląda na takie 40 lat około. Plus od wydarzeń z Willem Trettenmerfem minęło trochę czasu przecież. Co prawda nie od razu 30 lat musiało minąć. No ale nie wiem, dychę bym postawił. Chociaż wtedy chociaż Jaskier w sumie aż tak bardzo się nie postarzał, ale mogło. Poprzysiągłem, że nie spocznę, nim owych monstrów z Bożą pomocą nie wyplenię. Wędruję po świecie, szukając złego, i w boju czoło mu stawiam. Zdaje się, że to błędny rycerz. Albo wariat. Dokładnie. I jak idą poszukiwania? Znalazłeś jakiegoś potwora? Potwora? Mało powiedziane. W okolicznych jarach leży uwiła sobie wyjątkowo plukawa poczwara. Jest ci ona destylatem ohydy, istnym melanżem makabry. Łeb ma niby dziki kot z ofilu zębami najeżony. Skrzydła nietoperze, a ogon skorpiona jadem gęstym ociekającym. Uczeni mężowie zwą ją Manticorą albo Mardiakorą. Może warto posłać po Wiedźmina. Wiedźmina? Tfu! Bezduszne automatony na nieszczęściu gminu żerujące! To, co oni za złoto czynią, ja za darmo zrobić zamierzam. Mości Ejku, nie chcę was zniechęcać, to szlachetne przedsięwzięcie, ale z tego, co słyszałem, Manticory są niezwykle groźne. Ciężko będzie pokonać tę poczwarę samemu, nie przeczę. Ale spróbować muszę. Bom to już bogom poprzysiągł. Pomożemy ci w walce z Manticorą, ale tylko jeśli wesprzesz nas potem w boju z jeszcze gorszym potworem. Oczywiście, pani. Ale cóż to może być? Wiper? Gryf? Smok jako... Żeby. To bestia o 1000 głów. Cała okryta czarnym pancerzem, której ogień trawi... całe wsie. Szlachetna pani, znam bestiariusze na wyrywki, ale nigdy o takowym monstrum nie słyszę. Wystarczy, że się rozejrzysz wokół. Wybaczcie, ale w konflikt między dwoma państwami... Ile ludzi zabija Manticora? W miesiącu, dajmy na to. Zależy. Jeśli paskuda wysiaduje akurat jaja, to i ze 20. Widzisz? A jeśli Nilfgaard zajmie moją stolicę, zginie 20 000. Mówisz, że chcesz walczyć ze złem i niesprawiedliwością. To rób to u mojego boku. Najpierw Manticora, pani. A co dalej? Okej. Niech tak będzie. Na północ, pani. Co, nie sprawdziłem jeszcze tego dokładnie... sztabu, ale chętnie go wcielę do armii. A gdzie jest Eik z Denels? Chodź tutaj i... za mocne już tutaj, no to medyka polowego się pozbędę.
W sumie obydwóch. Bomba dwimerytowa. Ale to już żadnych takich nie. No dobrze, no to chyba zostanę w ten sposób. Wróć. Zapisz. I Xenales jest tutaj. O, widzę, że znalazłeś naszą kantynę. A jak piwo? Nie za ciepłe? Nie mnie to stwierdzić, pani. W kuflu mam jeno kozie mleko. Co? O, głupie żarty. Czekaj, zaraz powiem oberżyście, co myślę o taki... Nie trzeba, wasza wysokość. Sam poprosiłem o ten napitek. Chyba, że tak. Rzecze dobra księga. Trunkiem zmroczony. Światła nie dostrzeżesz. I z drogi ku cnocie zboczysz. Tak, coś w tym jest. Cieszę się, że mnie rozumiesz, pani. Gdybyś chciała pomówić więcej o dobrej księdze, rzeknij jeno. Zapamiętam sobie. To popytamy trochę z nim, pogadamy. Jak długo już trwa ta twoja krucjata przeciw potworom? Następne Beletain będzie 20 lat, pani. Chociaż raz przytrafiła mi się dłuższa przerwa. Co się stało? Sprzykrzyło ci się życie błędnego rycerza? Jak 20 lat, no to rzeczywiście mogłam ta poprzednia teza pasować. Chociaż rzeczywiście go wyobrażam jako starszego rycerza, już tak, nie wiem, 50 wtedy, jak bojował się ze smokiem u boku Geralta. Gdzieżby? Nigdy nie ustanę w drodze do celu, jakim jest oczyszczenie świata z plugastwa. Ale plugastwo nie poddaje się... Zgaduję, że będzie mówić o tej historii ze smokiem. Zgaduję. Ja jestem tego pewny praktycznie. Raz jeden ruszyłem na wyprawę przeciw smokowi. Złotemu, dokładnie. Jak się okazało. Zwał się Wille Tretemef, czy jakoś tak. Jak widzisz, pani, samo imię miało ohydne, język kaleczące. Willem Tretemerf. Trochę szacunku. A wielu tam było. Najemnych zbirów, zwabionych chęcią zysku. Rębacze z Greenfleet, kompania Jarpena z Igrina, a nawet jeden wiedźmin i ta chutliwa czarownica Yennefer. Słyszałam o niej. Ale kiedy przyszło co do czego i bestia wyzwała nas na pojedynek, ja jeden stanąłem na ubitym polu. Tylko... Chcę się przyznać, wróciłem z boju na tarczy, w kawałka. 2 lata leżałem potem w świątyni Melitele w Elander, pod opieką matki Neneke. Niechaj bogi mają ją w opiece. No i gdy tylko mogłem znów zacisnąć dłoń na mieczu, wróciłem na gościniec. A ten smok, co się z nim stało? Ponoć odleciał do Zerikani. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że przyczaił się jeno i czyha na dobry moment, by znów gnębić dobrych ludzi północy. Wiem chyba, kto jest narratorem. Czekajcie. Wysnuję teorię. Borsz, 3 kawki. W sumie to możliwe. Bo głos do Regisa mi nie pasuje, a zgaduję, żeby nie podmienili aktorów głosowych, szczególnie, że Regis był w tym momencie na wyprawie. Jeżeli jeszcze ten moment, kiedy on jest tym narratorem, dzieje się w momencie fabuły tej obecnej mniej więcej. Czyli jeszcze obecnie podczas wojny z Nilfgaardem. Więc albo to jest Borsz 3 kawki, albo kto go mógł od razu rozpoznać. No na pewno to nie były krasnoludy. Głos zbyt spokojny na rębacza z Greenfleet. Geralta głos to też nie był. A to musi być Borsz 3 kawki jako narrator. Bywaj. Bywaj, Ejk. Ło, troszkę, ale się podjarałem już. O tym mi mówisz i tak dam, tak? Jak coś miałem tak, że stawiałem sobie komputer włączony, więc dlatego tak długo może być. A znaleziono złote skrzynie. Nie wszystkich tutaj tych ukrytych rzeczy szukam w ogóle, po prostu sobie łażę i delektuję się grą. Na północ jakiś stwór, a najpierw ruszę tutaj i zbiorę to. To coś i zaatakujemy Manticore od razu, żeby nie zwlekać. O, i mieć spokojnie już Ejka u siebie, jeżeli jest tutaj ta Manticore, znaczy się. To jest tarcza, to... To te wąwozy. Okej, trochę przeskipowałem przez przypadek, a chciałem tylko zebrać rzeczy. Na końcu zacienionego wąwozu zwiadowcy znaleźli wejście do jaskini. Widząc bielejące wśród kamieni kości, Ejk zeskoczył z konia
i dobył miecza. Z pomocą bogów trafiliśmy do leżącego. Po prostu przeszedłem kilkadziesiąt metrów. Oczy ku niebu. Teraz trzeba mieć tylko nadzieję, że udzielą nam też wsparcia w boju. Mewę spojrzała krytycznie na swoją tarczę. Drewno obite skórą i cienką blachą. Dość, żeby zatrzymać miecz. Ale czy wystarczy, żeby uchronić ją przed ciosem potwora? Widząc jej wahanie, Reinhard zbliżył się do królowej i powiedział: Pani, jeśli odstąpisz, nikt nie powie złego słowa. Ale pomyśli. Odparła Mewę. A to wystarczy. Zaczyna się wojna. Nie mogę okazać przed żołnierzami słabości. Nie czekając na odpowiedź, Mewę... Jezu, to musi być głupi ruch, że królowa / król wchodzi do... Nieważne jaki silny, nieważne jaki wytrenowany, wchodzi do jaskini i umiera. Wyeliminuj Manticore, to jest specjalna bitwa skrócona, czy jest jedna runda? Że samoocnienie tak przeczytajcie, jakoby bogowie byli miłosierni przez nie ludziom. Publikacja ta jego zapoczątkowała żywą teologiczną debatę, którą zakończyli łowcy czarownic, paląc wspomnianego uczonego na stoś. Dobre rzeczywiście. Dobrze, załaduj się bitwo i lecimy do roboty. Nie wiem jak Manticora działa, ale zgaduję, że to jest niepotrzebne, skoro mam ją ubić. I tu Lukosynierów też jest niepotrzebnych. I ujrzałem bestię, a na jej łbie rogi bluźniercze. Jak fajnie zbudowana. Okej, prawa, no, a w sumie by się przydało, żeby Ejka dobustować. Dobrze. Mewę? Zniszczy na pewno nogi, zobaczymy, to będzie ciekawa bitwa, to jest fajny boss się zapowiada. Nie mam tego, który strzela z daleka, więc zobaczymy. Marno... Strzeżcie się pazurów, rozcinają blachy jak papier. Dlatego go wystawiłem z tyłu. Wystaw... Na początku co 4 tury zadaj wszystkim wrogom. A co 3 tury. Od zasiewów do żniw nie każdy. A to go wystawię. Lewa, prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa. Okej. Wystaw. A jednego mam tutaj. No ta bitwa nie najlepiej się zaczęła. I wystaw Ejka z DNS. Rycerz winien pomagać, jak kodeks nakazuje. Zadaj wrogowi obrażenie równe sile tej jednostki. Ładnie, muszę przyznać. Koniec tury. Uważajcie! Jej ogon toczy plugawy jad! Zauważyłem. Ale zrobiłem coś takiego. Pozbyłem się jej ogona. Zachowaj swój bluźnierczy jad dla siebie. Koniec tury? Wyślę teraz... Kosyniera. Użyję mocy Mewę. Ładne obrażenia powinno zadać. I on dostaje boosta do... lojalności, za lojalność. Tylko ten wydaje się trochę bezużyteczny. Nie, wystawię go w kolejnej turze. I dzięki temu bębniarze teraz wezwał jeszcze jednostki. Naprzód, marsz! Raz za wody, raz na kozie. Wystarczy jeden strzał. Starczyło, świetnie. I teraz wystawiam to do przodu. Bo chyba nie zmieściłbym już kolejne jednostki strzelców w tym rzędzie. Hyc.
Wskaż mi cel. Okej, zniszczyłem tutaj to. Koniec tury. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie wiem, czy go przestawić. Chyba muszę teraz bezpośrednio bić. A nie wiem, czy to starczy, niestety. Mewę. No nie starczy, nie starczy. A chyba, że... Starczy, dobrze. Wystawiamy tego tutaj. Tak, bijemy. I skrzydła się spaliły, dobrze. Podziękujmy bogom za to wspaniałe zwycięstwo. Wiedźmin sam by go tutaj klepnął. Osiągnięcie odblokowane. Lyryjczycy pokonali Manticore wespół z Ejkiem, a wrzaski dobijanej bestii zwielokrotnione echem słychać było ponoć aż w odległej spali. A teraz powiedz, czy podjąłeś już decyzję? Jesteś gotów złożyć mi przysięgę? Nie, pani. Służyć mogę jedynie bogom. A ty, pani, zdajesz się ich mieć w niskim poważaniu. Widziałem klasztor... Jest wojna. Potrzebuję środków. O mój, nie musisz się martwić. Nie za... No ty pizdo jebana, a... Ejk spiął serio? Było tak? I odjechał było, w siną było. Dal. O Jezus Maria. Nie wiem, jak to przyjęła Mewę. Może czuła wyrzuty sumienia? Rzeczywiście była opcja, jak tam był hajs. Wzruszyła tylko ramionami. Czy wziąć hajs, czy oddać hajs tym? Tym, jak one się nazywały? Kapłankom. Ja to wziąłem. O Jesus Christ, rzeczywiście, fajne. Czy fajne, że... Że taki smaczek wprowadzili, a nie, że fajnie, że tak zrobiłem akurat. Okej. Okay. Tutaj bierzemy to. Może jakąś kartę bym stworzył, bo mi jednej karty do minimum brakuje. Czy coś tutaj mógłbym zrobić? Wegenburga nie chciałbym tworzyć, liryjskiego też nie, werbalistę też nie. Ten pikinier mógłby być dobry. Ewentualnie wóz bojowy. Rekrutuj, tak. Poproszę do armii. Trzy wozy bojowe się przydadzą. A plac ćwiczebny, a co dokładnie? To porobię może między odcinkami, żeby zobaczyć, jak to działa. Lecimy tutaj dalej. Żeby ogarnąć, taka i zagadka jest. Nie, to jest dom. Mapa. Mapa po prostu. Czyli, żeby dojść dalej, ciekawe miejsce i będziemy już tutaj pod zamkiem, no to chyba chwilę zajmie w sumie. Udamy się, pozbieramy jakieś pierdoły po drodze jednocześnie. Chyba, że będzie zasadzka, bo może się na to szykować. A to są Skellige'jczycy. Czekajcie, to było między... Nie! Było właśnie o Skellige'jczykach. Nie pamiętam, czy o tym mówiłem, czy to było, ale ta nie wziął drewna, dobra, walić już je. A było coś takiego, że w sumie... Spotkałem ich, zacząłem z nimi walczyć, pokonałem ich. Bo tam było, że... Tak, chyba było, że ja mówiłem o jakimś statku, co przepływa, że to może być wiedźmin. Tak, było, to już nie mam co tłumaczyć chyba. Rozbuduję to, gdyż to jest jedyne, które jeszcze nie mogłem rozbudować. I będzie się nasza Mewę szybciej poruszać. Obozowisko Gudmunda i to jest ten Gudmund ze Skellige'jczyków. A jak nie, to po prostu napiszcie w komentarzach, a ja odpiszę wam i z całą historią. Nie szedź do ogniska, nie strać koło namiotów, nie drzeć mordy, skoro świt. Dubsko wypłazuje. Oj, to jest fajne takie bycie Skellige'jczykiem. Tak to kompletnie YOLO. Praktycznie bez żadnych zasad. I tak dalej, a... Kurde... YOLO. Tutaj ktoś się kłóci, Skellige'jczycy z chłopami jakimiś. Zobaczmy co jest, wasza wysokość, wojowie
Gudmunda Pyskatego zrobili w obozie burdę, potłukli dzbany. Tańczą na stołach, co robimy? Dobrze, i mogę tych dwóch żołnierzy się... Mardroene zemsta. Dumą 10 bibelotów. Okej. Okay. To ogarnąłem, morale mi się podniosły, to jest też ważne. Ale że borsz czy kawki to będzie, no to... Ten narrator, to będzie epickie, jeżeli się okaże, że to on. Żołnierze przyprowadzili elfa, którego Mewę uratowała przed linczem. Okazało się, że to on zatruł zapasy wody pitnej, w wyniku czego kilku żołnierzy potem zmarło. Tak, zrobiłem to. I nie żałuję. Wycedził elf. Wszystko mi jedno. Nilfgaardczyk, Temerczyk czy żołdak z Lirii. Nienawidzę was. Wszystkich Duan nienawidzę. Powinnam zawieść cię do stolicy i stracić na głównym rynku. Powiedziała Mewę. Ale tego właśnie byś chciał, prawda? Żeby od... I tak się kończy dobre serducho. Tak się kończy dobre serducho. Witajcie w domu, wasza wysokość. Mogłeś żyć, ziomek, jeszcze kilkaset lat, patrząc, że jesteś elfem. Czy ileś tam, więcej niż człowiek. A ty postanowiłeś... Wygląda waszego powrotu, pani. Być zjebem. I tak się skończyło. Ponoć niedługo wątek liryjski się kończy, no to zobaczymy, jak to będzie. W końcu wróciliśmy do domu, pani. Coś czuję, że długo się tym nie nacieszymy. Zaraz znowu trzeba będzie ruszyć w pole przeciw czarnym. Jakiś czas będzie spokój. Po łupniu, jakiej spuściłaś im pod Drewogradem, muszą przemyśleć swoją strategię. Dobrze, ruszamy dalej. I bijamy do zamku. Mewę wyjechała z Lirii wczesną wiosną. Z nieliczną obstawą, na krótką w zamyśle wyprawę na szczyt monarchów. Wracała do stolicy latem, na czele armii, prowadząc zakutych w kajdany bandytów i nilfgaardzkich jeńców. Całe miasto wyszło jej na spotkanie. Kupcy, rzemieślnicy, kapłani, a także jej najstarszy syn i dziedzic, książę Willem. Chłopiec, który nie mógł dorosnąć do korony. Mewę i Willem jechali koło siebie, posyłając wiwatującym mieszczanom dobrotliwe uśmiechy. Dopiero w stajniach, z dala od tłumów, mogli spokojnie porozmawiać. Witaj w domu, matko. Cieszę się, że cię widzę. Ja również. Choć przyznam, że jeszcze bardziej bym się ucieszyła, gdybym zobaczyła cię pod Drawogradem, na czele armii. Zostawiłam kraj pod twoją opieką, Willem. Zaufałam ci. Wiem i starałem się wybrać co najlepsze dla... Synu, nasz dom najechał Nilfgaard. Jest wojna. Król się wtedy nie stara, nie wybiera. Król chwyta za miecz i broni poddanych. Nie dałaś mi dokończyć. Proszę, dokończmy się. Nie chciałem postąpić pochopnie, matko. Kiedy doszło do ataku, na zamek zjechali się lordowie. Chcieli przedstawić swoje zdanie, udzielić się... Gdybym od razu wyjechał ze stolicy, nie miałbym pełnego obrazu sytuacji. Nie znałbym przy... Król nigdy nie zna wszystkich opcji. Spotkamy się na posiedzeniu Rady Lordów. Rada Lordów zebrała się w sali tronowej, zdobionej skórami dzikich zwierząt i zerikańskimi arrasami. Lordowie oczekiwali królowej w milczeniu, a kiedy stanęła w drzwiach, zgięli się w czołobitnych pokłonach. Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci, panowie, bo przed nami wiele pracy. Przed świtem pewnie nie skończymy. Pierwsza sprawa. Trzeba wystosować pismo do króla Demavenda z prośbą o posiłki. Skrybo, pisz. Ja, Mewę, z boskiego nadania... Pani matko, ja i lordowie chcielibyśmy zaproponować... Mianowicie? Uznanie zwierzchności Nilfgaardu. Hołd lenny wobec cesarza. Co? Nie mamy najmniejszych szans w starciu z czarnymi.
Ich armia jest wielokrotnie większa, lepiej wyposażona. Nie pouczaj mnie o nilfgardzkich żołnierzach, synku, bo znasz ich tylko z kolorowych rycin. A ja ich spotkałam pod Drawogradem. Spotkałam i pokonałam. Ale jakim kosztem, pani? Ilu twoich poddanych zginęło, żebyś cieszyła się przelotnym zwycięstwem? Nigdy! Słyszysz mnie, Kadłe? Ja bym go skrócił o głowę. Nigdy! Ale to tak dla pewności. Tak prowizorycznie. Syna miałem też. Mam nadzieję, że cię przekonam, ale widzę, że nic z tego. Klamka już zapadła. Podpisaliśmy porozumienie z Nilfgaardem. Lordowie są po mojej stronie. Mewę zbladła. Uświadomiła sobie, że jej syn, który twierdził, że ma wstręt do polityki i zwykle migał się od obowiązków następcy tronu, właśnie ją zdradził. A wraz z nim cały jej dwór. Co wy wyprawiacie? To jest zdrada stanu! Za to grozi stryczek! Od teraz Lerion rządzi Willem i obawiam się, że jeśli nie zmienisz zdania co do porozumienia z Nilfgaardem, jedyną osobą, która spotka się z Katem, będziesz ty, pani. Nie zapędzaj się, Caldwell. Mojej matce nie spadnie włos z głowy, zrozumiano? Umieścicie królową w wieży. I wieźmin jako książę przyjdzie uwolnić. Vasemir. Królowa została wtrącona do celi. Złoconą zbroję zamieniła na proste szaty, a orszak dworzan na szczury. Mewę stała w oknie, ściskając kraty i wyła z poczucia bezsilności i ze złości. Lyria została zniewolona. Czyżbym przychodził w złej chwili? Niech cię diablika. Od początku to planowałeś, prawda? Pozwoliłeś kundlom ze spali grasować po całym królestwie, żebym to ja musiała się nimi zająć, dając twoim stronnikom dodatkowy czas, żeby domknąć negocjacje z Nilfgaardem. Widzę, że wszystkiego się domyśliłaś. Po fakcie, ale zawsze. A Willem? Jak go urobiłeś? Chłopak nie nadaje się, żeby nosić koronę. Nie jest ani dość bystry, ani dość dzielny. Ja to wiem, ty to wiesz, ale on nie. Willem bardzo chciał udowodnić, że jest mężem stanu. Ja mu to umożliwiłem. A teraz zostałem za to odpowiednio nagrodzony. Od wczoraj piastuję funkcję palatyna. Jeśli oczekujesz, że ci pogratuluję, czeka cię... Nie, przychodzę w innej sprawie. Pożegnać się. Jak wiesz, Willem nie chce twojej śmierci. Mało tego, z czasem pewnie skruszy jej i będzie chciał cię uwolnić. Dlatego jutro, kiedy młody król pojedzie pokłonić się przed generałem Ebdachim, powiesisz się na prześcieradle. A, już rozumiem. Chcesz patrzeć, jak się przed tobą płaszczę? Błagam o litość. Chędosz się, Caldwell. I nie musisz przysyłać tu swoich zbirów. Sama odbiorę sobie życie. Żegnaj, pani, i ciesz się swym... Mewę czuła, jak wzbiera w niej rozpacz. Zagryzła usta, żeby się nie rozpłakać. Nie mogła dać Caldwellowi tej satysfakcji. Kiedy nad ranem na korytarzu dało się słyszeć kroki, Mewę wstała z pryczy i stanęła na środku celi. Była gotowa na wszystko. No... Tak. Książę psów? W obecnych okolicznościach możemy sobie chyba darować tytuły. Mów mi, Gascon. Caldwell cię przysłał. Przyszedłeś mnie zabić. Co? Nie, uwolnić. A ciekawe, jakbym go zabił podczas bicia, to by coś zmieniło? Czy nie? Widzisz, dowiedziałem się, że hrabia Caldwell wykorzystał mnie jako przynętę. Posłużył się mną i kundlami ze spalli, żeby zrzucić cię z tronu. Nie jestem pamiętliwy, dużo potrafię wybaczyć. Choćby to, że byłaś gotowa wysłać mnie na szafot. Ale jednego nie zdzierżę, jak ktoś robi ze mnie idiotę. Więc kiedy kundle mnie odbiły, uznałem, że zrobię Caldwellowi na złość i cię uwolnię. To znaczy, pod jednym warunkiem. Musisz mnie o to poprosić, królowo. Wiele jestem w stanie zrobić dla swojego królestwa.
także ugiąć kark, proszę cię, Gaskonie, zwanym księciem psów. Nawet błagać umiesz z godnością. Prawdziwa władczyni. Jesteś wolna. Dziękuję. A teraz zejdź mi z drogi. Muszę się przed... No i weź tu zrozum kobietę. Uwalniasz ją z jednego lochu, a ta lezie do drugiego. Trzymają tam Reinarda, a jeśli ktokolwiek pozostał mi wierny, to on. Muszę go odbić. Sama? Bez broni? A mam inne wyjście? Poniekąd. W miejskich kazamatach zamknęli też paru kundli, więc jest nam po drodze. Może połączymy siły? Królowa przystała na propozycję Gaskona i razem z jego ludźmi przekradła się do miejskich kazamatów. Okazało się, że Reinard, który ani przez chwilę nie zwątpił w królową, także nie tracił czasu. Przeprowadziłem rozpoznanie wśród aresztowanych żołnierzy. Wielu jest gotowych wciąż walczyć u twego boku, pani. Zapowiada się, że nie zabraknie im ku temu okazji. Ruszajmy w drogę. Kłopoty zaczęły się dopiero, gdy cała gromada opuściła więzienie. Caldwell, zaalarmowany tym, że nasłani przez niego siepacze nie zastali Mewę w celi, rozesłał po mieście patrole. Oddział królowej natknął się na jeden z nich. Psia krew, nie uciekniemy im. Do broni! Kurczę, ten odcinek będzie dłuższy, ale mnie to tak zaintrygowało teraz. I tak oto Liryjczycy stanęli przeciw Liryjczykom. Z początku Mewę starała się uderzać tak, żeby nie zabijać, jedynie zranić, ogłuszyć. Szybko zdała sobie jednak sprawę, że żołnierze walczący po przeciwnej stronie, których twarze znała z widzenia, którzy jeszcze kilka dni temu prężyli przed nią, się przed nią w salucie, nie mają takich skrupułów. Trzeba było walczyć wet za wet. No i drogę ucieczki, poznaliśmy drogi ucieczki w ciągu 3 tur. Zdobądź więcej punktów od przeciwnika. Ciekawe, o co chodzi z drogą ucieczki. Zobaczymy zaraz. A myślałem, że miałem nadzieję, że ten odcinek potrwa 20-25 minut. Tak. Gaskon? Zaraza, gdzie on się podział? Pani, musimy się pośpieszyć. Caldwell zmobilizował już pewnie całe miasto. Okej. Nie. A wystaw tego gościa. Trzeba było słuchać mojej baby. Go wtedy dobustuję. Nie podoba mi się to. Aha, ja muszę wybierać drogę ucieczki, to w prawo. To jest ciemna alejka. Nie wiem, czy ja ogarniam zasady tego, co muszę tutaj wydarzyć. Ta czarnik będziemy kosić. Przeklęci zdrajcy. Tu. Shit. Nie wiem, czy ja mam wszystko to odkryć, czy jak, teraz? Chęci są, a joście, ino bo... Ooooo! Chyba nie myślałaś, że cię tak zostawię, co? Na początku każdej Szczerze? Tury... Myślałam. Zrób jeden z trzech, wybór losowy, daj losowemu wrogowi 2 punkty obrażeń, wzmocnij losowego sojusznika, przenieś losowego wroga do przeciwnego rzędu. Koniec tury! Diabli by to wszystko wzięli. Okej, tylko nie wiem, czy wszystkie efekty, to znaczy także wszystkie bonusy usunąć. Okej, odkrywamy to. Wzmocni to jednostkę o 5, no to wystawiamy. Nie każdy będzie żyw. Na razie odpuszczę, chcę zobaczyć, czy to rzeczywiście kasuje wszystkie te bonusy, bo jeżeli tak, to nie ma sensu w takim nie razie boostować. Nie podoba mi się to. Dobra, jakoś tutaj dziwne rzeczy się dzieją. Mamy gwarancję, że nie wbiją nam noża w plecy. Do boostu Reinarda, to oni wszyscy dostaną boosty. Ach, kurczę, mogę go wystawić najpierw.
Czekajcie, może poczytam. Patrz drogę ucieczki. Ciekawe, czy to jest tak, że muszę ileś tam tych dróg ucieczki odkryć, czy rzeczywiście jest jedna taka, gdzie jest ucieczka. Zwariowałeś? Nie trzęś tym! Macie ogień. Koniec tury. Marnuje się w wojsku. O ty gnoju, grajku zasrany. Okej, okay, no poskaczcie sobie, Jesus. Odkryj. Dobra, zagram jeszcze tak. To może zaboleć. Koniec tury. O, pani Margarita opowiadała nam o tym. Adeptka z Aretuzy. W ogóle to, że w tym serialu Wiedźmin, ta Fringilla, już Ciri nie zrąbali. Geralt mógł być lepszy, co prawda. Ten Wiedźmin mógł być lepszy. Ale kurczę, Yennefer już pół biedy, nawet okej. Okay. Bo ona przecież w końcu przypominała tam w pewnych względach nastolatkę w książce. Ale Fringilla, Viggo... Jesus. Raz matka rodziła, raz się zdycha! Iryjskiego kosyniera teraz wystawię. Dobustuję Reinarda. Walić Calduela. Hyc. Okej. Okay. Znalazłem drogę ucieczki w końcu. Przeklęci zdrajcy. Ach, zgasił to. Zgasili to. Aj, za późno. Ogień zgaszony. Czego się gapisz? Ogień zgaszony, shit. Okej. Okay. I ostatni ziomek, który dodaje punkty, że mogłem go nie odkrywać. Na razie punktów mam więcej. On nic zagrać nie może. Dostałeś kiedyś kamulcem w gębę? Okej. Okay. Nie wiedziałem sobie dokładnie, co się wydarzy. Ale raczej uda mi się ucieczka. Dokładnie. I zaraz skończymy odcinek. O kurde, miało być 20-25 minut, jest 40. Tobie i twoim ludziom. Nie ma za co. Kundle nigdy nie przepuszczą okazji do bitki. Bitki? Syn przeciw matce? Liryjczycy przeciw Liryjczykom? To jest wojna krwi. Ciebie, czy po angielsku był tutaj Thronebreaker? No, miałem wrażenie, że wojna właśnie się skończyła. Nilfgaard zajął twój kraj, zabrał ci koronę, armię. Więc zbuduję nową. A potem powieszę Calduela i przegnam Nilfgaardczyków za... Jesteś szalona. I gdzie zbierzesz żołnierzy? Agitując po wsiach? Nie. W Edirn. Król Demavent jest mi winny pomoc. A po drodze może znajdę jakichś ochotników. Pierwszych już masz. Jak to? W Lyrii jesteśmy spaleni. Straciliśmy kryjówki, wszędzie roi się od Nilfgaardczyków, Calduel będzie na nas polował. Poza tym, bawi mnie myśl, że dumna Meve będzie walczyła ramię w ramię z bandytą, którego dopiero co chciała wieszać. Cóż, jak mawiają, wróg mojego brata jest Eik by został po naszej stronie, prawda? Dlatego właśnie nie mogę odrzucić żadnej pomocy. Niezależnie od jak tego, skończę nagrywać, to sobie obejrzę wszystkie zakończenia i czy z Eikiem, co mogło się wydarzyć. Jakaż wasza wysokość łaskawa. To jak, uściskamy się na zgodę? Nie? Szkoda.
No to pora ruszać. Mewę musiała jak najszybciej opuścić Lyrię. Królowa, która zwykła przemierzać ulice miasta karocą, poznała je teraz z nieco innej perspektywy. Ach. Jesteś pewien, że to jedyna droga? Królowa. Królowa jest teraz zwykłym zbiegiem, więc niech zatka nosek i nie marudzi. Mewę przedarła się do bramy. Niestety, ta była jednak zatrzaśnięta na głucho. Psia krew! Spokojnie. To nie jest nic, czego nie można rozwiązać za pomocą paru bełtów. To są nasi żołnierze. Byli, Reinhard. Byli. Rozbójnicy Gascona nie zdążyli jednak zwolnić cięciw. Królowa weszła bowiem w linię strzału. Co ona... Wasza wysokość? Mam rozkaz was aresztować. Skuj mnie zatem. Zrozumcie, ja nie mam wyjścia. Caldwell wynagrodzi twą lojalność. W nilfgaardzkich florenach. Kapitan spuścił głowę. Jego policzki zapłonęły ze wstydu. Jedźcie, pani. Ale wróćcie do nas. Zapamiętaj sobie, Gascon. Nie jestem zbiegiem. Jestem królową, której skradziono koronę. I choćbym musiała pojechać na sam koniec świata i z powrotem, odzyskam ją. W końcu mogę zakończyć odcinek. Cieszę się, coś fabularnego. Zobaczę, jak się załaduje. Ale jeżeli koniec, no mam taką nadzieję. Ponieważ chciałem ogólnie już na dzisiaj skończyć nagrywaniem. Trochę za duże dla mnie. Albo przynajmniej na kilka godzin. Po ucieczce z Lyrii królowa Mewę wraz ze starym druhem Reinhardem i nowym sojusznikiem Gasconem udała się do Edirn. Mimo że wojna dotarła już i tu, Mewę liczyła, że uzyska pomoc króla Demavenda i dzięki niej rozprawi się ze zdrajcami, odzyska tron i przegna Nilfgaardczyków z kraju. Wpierw jednak przyszło jej walczyć ze Skojatel. Wyjeżdżając z lasu, orszak Mewę wpadł na oddział tych elfich partyzantów, którzy właśnie szykowali się do wieszania jeńców. Czarna Rajla! Których królowa dostrzegła dumną wojowniczkę z charakterystycznym czarnym warkoczem. Ja ją chyba znam. Cóż, jeśli nie pośpieszymy się z odsieczą, to ta znajomość wkrótce się zakończy. Racja. Do ataku! Znowu mogę skończyć. Proszę. Proszę. Ja chciałem rzeczywiście skończyć. Dobrze, może być godzina. Czarna Rajla zginęła. Wyeliminuj egzekutorów z Kajatel. Okej. Lecimy. Damy radę. Godzina, kurwa. Mogę to spokojnie na pół podzielić w więzieniu czy coś. Okej. Czekajcie, Czarna Rajla jest po naszej stronie czy po ich stronie, bo nie wiem dokładnie. Dobra, skasuję to. To. Gascon może być. Dobra, zobaczmy jak to pójdzie. Nie znam na razie tych kart. Przenieś się w stronę Mewę. Pani, ona się dusi. Musimy jej pomóc. Okej, pierwsza leci Mewę. Trzy jednostki, no nie. Bo jak ją przeniosę, to tutaj będzie. Ja będę musiał to ubić teraz. Zobaczmy. Tyle mogę? No dobra, zobaczmy. No niestety, koniec tury. Nie zawiodę.
Okej. Czy to jest rozkaz? Nie, to jest rozmieszczenie. Okej. Nikt nie ucieknie! Na razie tak. Elire! Jezu, stół pysk. Jak się wydarło. Kurczę, nie do końca jakimi kartami grać. Zmień siłę wybranej jednostki na siłę jednostki po lewej stronie. Dostałeś kiedyś kamulcem w gębę? Okej, koniec tury. Nie damy sobą pomiatać. No kolejny. Odpędzicielcy, zagradzają nam drogę. Kurczę, nie mam nikogo do przerzutu. Dobra, wiecie co? Chyba to przegram. Ponieważ... No czarna Rajla nie zginie na pewno. Ona staje ulepszona. No to nic nie da, tak? Dokładnie? Tak. A widzimy się za chwilę, jak to rozegram, dobrze. Po ucieczce z Lyrii królowa Mewy. Powiesić rzeźniczkę! Teraz! Feoe! Nie, Duan Vekeimes. Pani, ona się dusi! Musimy jej pomóc! Nikt nie ucieknie! Kedmil, Ensid. Uwolnić wojowniczkę!
Chyba coś się ulatnia. Dziękuję. Dobrze, udało się. Nie było aż takie skomplikowane, wystarczyło nie rzucać całego ognia na początek, tylko dać se te ataki co jakiś czas. Zaskoczyli królową szybkością, sprytem i bezwzględnością. W końcu jednak Lyryjczycy przeważyli. Kiedy tylko ostatni elf padł martwy na ziemię, Mewe poleciła uwolnić niedoszłych wisielców. Dziękuję za pomoc, wasza wysokość. Wiele słyszałam o twojej waleczności i cieszę się, że to nie były czcze pochlebstwa. Zwą mnie... Czarna Raila. Widzieliśmy cię w Hage. Dowodzisz siłami specjalnymi króla Demavenda. Zgadza się. Chociaż wiele z nich nie zostało. Właśnie, co tu się stało? Król powierzył mi misję rozbicia komanda Skojatel pod dowództwem niejakiego Eldaina. Wytropiliśmy jeden z jego oddziałów, szliśmy ich śladem od kilku dni. Jak się okazało, prosto w pułapkę. Polować na elfy w lesie? Świetny pomysł! Nie mieliśmy wyboru, musieliśmy działać szybko. Czarni najechali Edirn, a elfy im pomagają. Przerywają nasze linie zaopatrzenia, atakują odosobnione oddziały zwiadowców. Czyli Nilfgaard przełamał waszą obronę? Tak, ale dalej już nie zajdą, wierzcie mi. Musieliby najpierw zająć Rosberg, a ta twierdza nigdy nie została zdobyta. Czarni rozbiją się o jej mury jak fale o skały. Czy Rosberg to nie była ta twierdza, która sama się poddała, ponieważ tam zaproponowano im, że chce po prostu żyć jak żyli? Kurczę, możliwe. Raila widziała mi harmię. Tysiące piechurów, jazdy, machiny oblężnicze zdolne skruszyć najtwardsze skały. Co chcesz przez to powiedzieć, pani? Że trzeba liczyć się z najgorszym. Przekażę wasze słowa królowi przy pierwszej sposobności. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że będę miała okazję zrobić to osobiście. Widzisz, przyjechałam do Edirn po pomoc. Chcę poprosić Demavenda o wsparcie. Król jest w Rosbergu, szykuje twierdzę do oblężenia. Sama się tam wybieram, bo muszę zdać mu relację z walki ze Skojatel. Mogę posłużyć wam za przewodniczkę. Znam te... No i przecież jeszcze Hensel zaatakował od pleców. Jest! Mogę! Zakończyć odcinek, zaczynania w kolejnym. Muszę sobie trochę przerwę zrobić od tego. Zobaczymy mapę, jak wygląda. Nowa mapa. A tu jest Rosberg pewnie. Więc widzimy się już jutro. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa!